Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, w naszym spotkaniu. Chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat dopasowywania. Właśnie, co to znaczy słowo dopasowywać się? Czyli to dla nas jest na tyle ważne? Czy to jest w ogóle potrzebne? Oczywiście, że jest. To było pytanie retoryczne, rzecz jasna. Natomiast dopasowywanie się możemy brać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest to, żeby iść zgodnie z tym, co nam los przynosi, co nam los daje, co nam pozwala na to, żebyśmy w naszym życiu realizowali i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony możemy też życie dopasować do siebie. Pierwsza jakby kwestia to jest to, że jeżeli się poddajemy wszystkiemu, żyjemy w spokoju, w zgodzie z naturą i tak dalej, jest to bardzo dobre, bardzo takie zwyczajne, takie legalne, może powiedziałbym trochę w cudzysłowie, oczywiście legalne, że to się po prostu dzieje w naszym życiu, że z dnia na dzień przeżywamy coś, z dnia na dzień idziemy do przodu, z dnia na dzień mija ten czas i tak dalej, lata lecą. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy ambicje na to, żeby w swoim życiu coś zmieniać, to znowu musimy zrobić właśnie w ten drugi sposób, czyli dopasować życie do siebie, do naszych pragnień, do naszych potrzeb, do naszych celów. Do tego właśnie powinniśmy się dopasowywać, do tego właśnie powinniśmy dopasowywać nasze życie. Naszym pragnieniem, może pragnienie to jest zbyt duże słowo, ale często w naszych właśnie wnętrzach następuje taka chęć do zmian. Chęć do tego, żeby coś się w naszym życiu zmieniło, żeby nie było takiej stagnacji, żeby nie było takiego zawieszenia. I właśnie wtedy dopasowujemy życie do siebie. Czyli pragniemy czegoś, realizujemy to, robimy działania i idziemy do przodu. Otwieramy oczy i dążymy do wybranych nam celów. Potrzebą taką czasami bywa dla takich ludzi, którzy są zamknięci w sobie, w domach, siedzą 8, 16 i tak dalej, tak pracują, takim trybem pracy. Jest potrzeba zmian, podróżowania, zmiany otoczenia i tak dalej. To wszystko bierze się właśnie z nas samych. Czasami jesteśmy zmęczeni taką stagnacją. Zresztą sami zauważacie pewnie, sam zauważasz w swoim życiu, czy sama zauważasz w swoim życiu, że ta potrzeba zmian jest nagła. Jedyne, co jest pewne w życiu, o czym zresztą każdy doskonale wie, bo to jest podstawą, to jest ich zmiana. To jest zmiana życia, dokładnie. Zmiana czasu, zmiana pogody, zmiana pór roku. To wszystko jest zmianą. Jeżeli ty chcesz zmienić swoje własne życie, też musisz być na to nastawiony. Nie na zasadzie myślenia tylko o jej zmianie, ale tak samo dopasowania tego życia do siebie samego. Czyli tego, żeby wybrać tą potrzebę. Żeby wybrać i zrobić krok do przodu. Żeby ruszyć z miejsca i nie stać i tupać nogami, że coś mi się w życiu nie udaje, nie wychodzi. Jeżeli ruch następuje, następuje tak samo drgania energii, które powodują to, że cały wszechświat, w którym my się obracamy, czyli to życie doczesne, to życie rzeczywiste, ono dopasowuje się do tego, co my potrzebujemy. Musimy być autorytarni w tym, co przekazujemy temu światu, tak? Nie na zasadzie, bo ja bym chciał, albo ja bym chciała, Tak się nie dzieje. Tak nie będzie nigdy funkcjonowało. Zobaczcie, nawet jeżeli w jakichkolwiek filmach jest pokazywane to, jak wyglądają czary. Na jakich zasadach są rzucane czary chociażby, tak? Albo jest czarowanie. To jest wszystko w sposób autorytarny wypowiedziane. W sposób taki, że ta autorytarność musi być wysoka. Ona musi być z przekonaniem zrobiona. Tak samo życie będzie się do nas dopasowywało, jeżeli będziemy przekonani w tym, czego chcemy. Bo możemy wiedzieć, czego chcemy, ale siedzieć w miejscu jak mysz pod miotłą i niczego nie ruszać, nie dotykać. Dlatego, że przyzwyczajamy się do tych warunków, które już mamy. W nich jest nam ciepło, w nich jest nam normalnie, naturalnie, cudownie. Tylko, że przychodzi czasami zmiana taka, żeby ta stagnacja po prostu gdzieś odeszła od nas, żebyśmy ruszyli do przodu i przestali się nad tym zastanawiać. Jeżeli ty potrzebujesz takich właśnie zmian, spróbuj pomyśleć, wybrać sobie cel i tego celu jakby dojrzeć, tak? Dojrzeć do tego celu i dokonywać go. Jeżeli go dokonasz, to w tym momencie postaw sobie kolejny cel. Dopasuj swoje życie do siebie, a nie dopasowuj się do życia. Możemy i tak funkcjonować, to nie jest to problemem. Czasami ludzie, którzy są bardzo ambitni i mają właśnie cały czas te dopasowanie życia do siebie, potrzebują czasami też odetchnięcia, czyli takiego po prostu zatrzymania się i powiedzenia sobie: no dobrze, teraz pora na odpoczynek. Wszystko musi być, kochani, w równowadze. To musi być stabilizacja, to musi być stabilność. Jeżeli jest ta równowaga, to w tym momencie po prostu
jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Musi być trochę tej chęci do przemian, ale musi być też trochę chęci do tego, żeby to wszystko zatrzymać. Żeby się na chwilę zatrzymać, żeby na chwilę zwolnić, żeby na chwilę otworzyć oczy i powiedzieć, kurczę, ile ja mogę jeszcze pakować tej siły swojej. Są ludzie, którzy mają tak cudzysłowiowe ADHD, tak? Czyli cały czas są nakręceni. No to rzecz jasna, oni będą non-stop coś robić na okrągło, na okrągło, na okrągło. Tylko z drugiej strony, tak patrząc się na to, czy to jest taka potrzeba, żeby tak wszystko to było? A później na samym końcu rozbijają się gdzieś o ścianę i mówią, kurde, mogłem zwolnić. Właśnie ty też się zatrzymaj. Dopasuj swoje życie do siebie, do swoich potrzeb, albo dopasuj się do życia, jeżeli chcesz, żeby ono cię niosło. Jak kawałek styropianu na jeziorze rzucony, on będzie po prostu falował zgodnie z tym, gdzie woda będzie płynęła. Nie będzie to takie, że wybierze sobie, obierze cel, że chce przepłynąć na drugą stronę. Być może tak się uda, tak, tylko że ile czasu to zajmie. A zobaczcie łódkę, którą wstawiamy i jesteśmy tym żeglarzem na tej łódce. Żeglarzem, no powiedziałbym, no... Osobą płynącą na tej łódce. To jest właśnie to, że my dopasowujemy to, że na drugą stronę jeziora my chcemy się dostać. Bo to jest, przypuśćmy, nasz cel. To jest tylko cudzysłowiowe, rzecz jasna. I wtedy płyniemy. Płyniemy, płyniemy, dopływamy do tego celu i obieramy kolejny cel. Nie wiem, przejście przez las chociażby, który jest na tej drodze właśnie naszej. Pomyśl nad tym czasami, czy tobie jest to potrzebne, żeby albo dopasowywać się do życia, albo życie dopasowywać do siebie. Jest, oczywiście, że tak. Bo chęć zmian wynika z nas samych, z każdego z nas. Nie ma ludzi, którzy nie potrzebują tego. Więc zastanów się, w którą stronę. Czy z tym ADHD chcesz zwolnić, czy z tym zwolnionym tempem twojego życia chcesz przyspieszyć. Dopasuj to do siebie. Po prostu, będzie ci prościej, będzie ci łatwiej i będziesz mógł wtedy naprawdę powiedzieć, że żyjesz w pełni, żyjesz szczęśliwie, żyjesz radośnie i rób to, podejmując najpierw decyzję, a później realizując to. Inaczej to się po prostu nie powiedzie. No dobra, ja was żegnam, kochani, do następnego odcinka. Nie będę dzisiaj was długo zanudzał, także trzymajcie się ciepło, no i myślę, że w krótkim czasie do zobaczenia. Pa, pa.